Cześć, kochani. Słuchajcie. Część z Was pewnie się zdziwi, że ja dalej morsuję. Mamy 2 marca, ale sezon co prawda jeszcze trwa, bo kluby morsowe jeszcze morsują. A ja chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj tu jestem właśnie ostatni raz. I jest to raz 50. Challenge zakończył się 12 lutego, jak dobrze pamiętam. I jak też obiecałem, że będę sobie morsował dla siebie dalej. No i dzisiaj te dalej to już jest koniec. 50 raz dzisiaj jestem tutaj. Zacząłem bodajże 13 czy 12 stycznia i kończę 2 lutego. Także doświadczenie naprawdę wspaniałe. Życzę tego każdemu. Doświadczenie takie, że te wchodzenie tutaj stało się dla mnie już takim naprawdę nawykiem. Po prostu budzę się rano. Ja mam taki schemat dnia, gdzie budzę się zawsze o godzinie 5 i robię tam swoje czynności. I gdzieś koło godziny 7, 8 wchodzę tutaj do tego basenu. Wchodziłem, bo jak powiedziałem, dzisiaj to jest ostatni raz. Także bardzo się z tego cieszę. Bardzo się z tego cieszę, że osiągnąłem to, co sobie zaplanowałem. Mam też zaplanowane inne rzeczy, ale o tym może się dowiecie kiedyś później. Możecie się też zdziwić, co niektórzy, czemu tutaj obok mnie stoi taka wystawka, stoi kieliszek. Słuchajcie, otóż dlatego, że część z Was mnie też pyta, jak ja podnoszę swoją odporność. Jak to się dzieje, że ja po prostu aż boję się tego słowa użyć, tak? Nie choruję. Ale nie choruję dlatego, że właśnie dbam o siebie. Dbam o siebie na każdej płaszczyźnie. Tak jak to morsowanie też dużo dało, to tak dzień w dzień, rano wieczorem, powiem tak, rano zaczynam dzień od kielicha i wieczorem zaczynam dzień od kielicha, także dziennie piję, dziennie po prostu piję, a dzisiaj napiję się z Wami po prostu tutaj na wizji, co my tu mamy, wygląda jak sok borówkowy, nie? No a jest to nic innego jak zestaw właśnie z tej białej butelki. Zestaw, który dodaje energii, pobudza nasz organizm do prawidłowego funkcjonowania. Także zdrówko. Jest w nim naprawdę 13 składników, 13 owoców. Ja tego teraz no niestety nie pamiętam, jakie tam są, ale wiem, że jest tam agai, jest tam borówka, jest malina i sporo innych rzeczy, które nie rosną u nas. Być może jak nie zapomnę, to wypiszę Wam tutaj to na ekranie. Zestaw ten też robi to, że człowiek, no właśnie jak wspomniałem, ma więcej energii, jest wypoczęty, po prostu się mu chce. Druga taka butelka jest czarna, której tutaj nie widzicie, to znowu jest po prostu na noc, czyli kielicha pije sobie na noc. No i do tego, wiecie co? Cała królowa odporności. Bo być może wiecie, być może nie wiecie. Witamina C. Tyle się o niej słyszy, tyle jej wszędzie pełno, na półkach i tak dalej. Tylko ja osobiście jak czytam i z czego ta witamina C jest, ile jej tam jest i że ona jest sproszkowana, to mi osobiście robi się po prostu niedobrze. Ale każdy ma wybór. Każdy ma wybór. Ja wybrałem witaminę C naturalną, płynną, z owoców dzikiej róży, akai i owoców kamukamu. Witamina C jest tak, że nasz organizm w ogóle jej nie produkuje. W ogóle. A potrzebujemy ją bardzo. Naprawdę bardzo ją potrzebujemy. Więc jeśli my witaminy C nie dostarczymy na takim poziomie, którym organizm by tego potrzebował, no to właśnie chorujemy. Ja to porównuję zawsze do fundamentów. Jeśli chcemy być zdrowi, to nasze fundamenty, nasza podstawa organizmu, podstawa zdrowia musi być mocna i stabilna. Bo gdy postawimy na przykład dom na złym fundamencie, no to domyślacie się, że on długo nie postoi. I tu z naszym zdrowiem jest dokładnie to samo. To, co my dostarczamy do organizmu, to jest budulec. To jest po prostu budulec naszego zdrowia. Jeśli dostarczamy, użyję tego słowa,
syf fast foodowy i inny, co od czasu do czasu jak najbardziej można zjeść, bo ja sobie też zjem, no to nasz fundament zdrowia po prostu lega w gruzach. Także tyle ode mnie dzisiaj. Chciałem się wam właśnie tak na koniec z wami z tym podzielić. Ja sobie bachnę właśnie jeszcze jednego kielicha w tym momencie z wami tutaj w tej pozycji. Nie robiłem tego jeszcze tutaj. Dobrze sobie to wymieszamy. Dobrze sobie to wymieszamy i nalejemy sobie tutaj witaminy C. Zobaczcie, jaka jest tego konsystencja. Naprawdę petarda. Także zdróweczko, wasze zdróweczko. I tak na koniec wam powiem, że odkąd zacząłem pić, moje życie się zmieniło. Z tym was zostawiam, pozdrawiam serdecznie. Ja z basenu wychodzę i za chwilkę go też sprzątam. Także sezon morsowy uważam za zakończony. 50 razy w nim byłem. Zakup opłacalny, przemyślany, wykorzystany. Dzięki, że jesteś, dzięki, że byłeś, że byłaś. Pozdrawiam serdecznie i miłej, udanej soboty. Hej, hej. 10, 20, 30, 40, 50.